Otóż, drodzy Państwo, wtedy zafascynowałem się zdrowiem. Nie będę Wam swojej historii opowiadał w dużym skrócie, bo nie mamy dzisiaj czasu. Otóż, drodzy Państwo, faktycznie szukałem, poszukiwałem, trafiłem na fantastycznych ludzi, na wspaniałych przyjaciół. Poznałem m.in. Ewę i Zbyszka Kellerów, tak, Krysię. Wspólnie również interesowaliśmy się różnego rodzaju suplementami, od tego się zaczęła ta pasja. Natomiast cały czas poszukiwałem i w pewnym momencie natrafiłem właśnie na coś takiego jak środowisko kwasowo-zasadowe, grzyby, drożdże i tak dalej. I faktycznie zacząłem poszukiwać i znalazłem fantastyczne urządzenia, które generują wodę alkaliczną i zadawałem sobie pytanie właśnie, być może Wy zadajecie sobie takie pytanie, to w takim razie jaką wodę, skąd ja taką wodę mogę otrzymać? Czy myślicie w tym momencie, jak to zrobić, żebym ja miał dobrą wodę w domu? Kto z Państwa tak myśli? Super. Ja takie pytanie sobie zadawałem cały czas i szukałem. I teraz, Państwo, poszukiwania były długie, nie ukrywam. Kupiłem sobie jeden sprzęt, drugi, trzeci, potem zauważyłem, że te urządzenia traktują wodę prądem, tak? Czyli znowu w drugą stronę sobie myślę, to nie może być nic dobrego. No przecież, jeżeli one traktują wodę prądem, to co z tego, że generują tą wodę alkaliczną? Wydałem na te urządzenia, pamiętam, na pierwsze urządzenie zapłaciłem 12 tysięcy złotych, bo tak mi bardzo zależało, żeby mieć taki jonizator prosto z Japonii, taki naprawdę najlepszy na świecie, no bo jak już ktoś kupować to na lata, na całe życie, dziś to leży w garażu, tak? Otóż, drodzy Państwo, szukałem, poszukiwałem i odpowiem Wam, skąd się znalazło to, że faktycznie dzisiaj jestem producentem i nie tylko wyrobów medycznych, ale również urządzeń, które generują i produkują wodę zdrową, czystą, o pierwszej klasie czystości i przede wszystkim zdrową. Taką, która może nam pomagać, która nas może wspierać. Otóż, drodzy Państwo, wracam jeszcze do tego bardzo prostego, podstawowego pytania. Często ludzie zadają mi pytanie, ostatnio na spotkaniu w Warszawie, tak, na zaproszenie Krysi, przyjechałem też z Cieszyna, żeby opowiedzieć o tej wodzie. I padło pytanie, jaką wodę pić, gazowaną, niegazowaną. Otóż, drodzy Państwo, mam bardzo prostą radę do Was. Obserwujcie naturę. Jeżeli woda w naturze nie występuje gazowana, tak, to najzwyczajniej w świecie nonsens taką wodę pić. Po prostu, dla mnie to jest logika. Zwykłe chłopięce przemyślenia, dwudziestoparolatka, który, prawda, nie skończył medycyny, jest muzykiem z wykształcenia, jak słyszeliście, więc żadna nauka tego nie jest w stanie przeze mnie zweryfikować, ale ja wiem, że to jest dobre, ponieważ jeżeli coś nie występuje w naturze, tak, no to na pewno nie jest dla mnie dobre. Zgodzicie się ze mną? No więc potem, jak kupiłem sobie ten sprzęt z Japonii, on traktował wodę prądem, tak? Jakieś płyty platynowe, fakt, generował wodę alkaliczną, taką niby zbliżoną do natury, no to też nie może być dobre traktować wodę prądem, prawda? I zacząłem poszukiwać. Otóż, drodzy Państwo, Mieszko pokazywał Wam kwestię alkaliczności i pH i wyobraźcie sobie, zacząłem czytać różne książki, ale pewnie słyszeliście o takich źródłach, nie mieszając w to religii, bo nazywają te źródła źródłami świętymi, tak? Ale słyszeliście o takich źródłach, gdzie ludzie biegają, czerpią wodę ze źródełka i biorą ją do domu? I twierdzą, że co? Uzdrawia, właśnie. I to są, i co się okazuje, naukowcy się tym zainteresowali, to nie ja robiłem, więc naukowcy się tym zainteresowali z różnych krajów świata, z Rosji, ze wschodu, z Ameryki i udowodnili, drodzy Państwo, że wszystkie te źródła nazwane świętymi, te uzdrawiające wody, wszystkie one mają te same wspólne cechy. Po pierwsze, drodzy Państwo, mają tak naprawdę wysokie pH. Czy ktoś słyszał o pH? Tak? Kiedyś była taka reklama pH 5,5 skóry. To tyle zapamiętałem, tak? Z tej reklamy. Otóż, drodzy Państwo, pan Remigiusz powiedział tutaj, też nam świetne fundamenty podstawił pod tą prezentację, że nasza krew musi mieć odpowiednie pH. Pamiętacie, kto z Was pamięta? 7, tak, 30 coś, to 7, 4, 5, tak. I też bardzo ważną rzecz powiedział, że jeżeli to pH spadnie poniżej 7, jest co? Śmierć. Mieszko dokładnie to powiedział. Nasz organizm chroni siebie samego i zwróćcie uwagę, to jest fenomenalne. Mam teraz do Was taką prośbę. Weźcie prawą dłoń i połóżcie na szyi. Na szyi? Na swoje. Okej, okay. Czujecie temperaturę? Jest ciepło? No, to znaczy, że żyjecie. Dziękuję Wam bardzo, to był taki eksperyment. Dlaczego? Otóż, drodzy Państwo, pod Waszymi dłońmi następuje spalanie. Bo inaczej nie zostałaby wytworzona energia, tak?
Każda komórka naszego ciała, to mogę porównać ja tak obrazkowo, jak dzieciom. Nie obraźcie się, tak po prostu, jak moim synom próbuję to wytłumaczyć, że każdy z was, każdy jest złożony z miliardów komórek, takich małych piecyków. Czy ktoś kiedykolwiek dokładał do kominka albo do pieca drewno, czy tam, tak? Dokładał? Super. I tam jak zapalimy to drewno, tak ono się pali i potem jak się spali, jest co? Popiół. I ten popiół trzeba co? Wyrzucić. No właśnie. I teraz wyobraźcie sobie, jak to jest fenomen. Macie kosze na śmieci w domu? Tak. To spróbujcie teraz, postanowić, od dzisiaj wracam z wykładu. Mówię, od dzisiaj przez 7 dni nie wyrzucam kosza na śmieci. Co by się stało? Gwarantuję wam, że jak znajomych zaprosicie do domu, jak tylko otworzycie drzwi, wiedz, że coś się dzieje. Wiadomo będzie, że coś się zepsuło, nie? Albo to w lodówce, albo... Więc wiem, wiecie, o czym ja mówię. Każdy z was jest złożony z miliardów komórek. I te komórki, drodzy państwo, jeżeli na co dzień nie są karmione tymi wspaniałymi wartościami, chromem, pomóżcie, krzemem i tymi wszystkimi minerałami, związkami, i ta komórka przetwarza tą energię, prawda, jest temperatura ciała i potem usuwa te toksyny i organizm, jeśli tych toksyn nie usuwa, to jest co? Zaparcie. Chory, zaparcie, zakwaszenie, bo my produkujemy, drodzy państwo, tych silnych kwasów bardzo dużo, a nasz organizm, jeśli sobie z tym nie radzi, to po prostu są tam stany zapalne. I do tego, drodzy państwo, bezwzględnie potrzebna jest woda. Taka prosta rzecz jak woda. I jak mało przykładamy wagi do tego, potrafimy kupić suplementy, które kosztują 100, 200, 300, 500 zł, tak? I mamy świadomości, że jeżeli nie pijemy odpowiedniej ilości wody, jeśli nie pijemy odpowiedniej wody, to te pieniądze szlak trafi, wysikujemy do toalety. Bo jest taka szansa. I to przed chwilą powiedział pan chemik, pan Remigiusz, syn wspaniałego profesora, który już to nieraz udokumentował, że tak jest. Więc ja, muzyk, ja tylko o tym mówię, że zasłyszałem. Otóż, drodzy państwo, więc tak, na tym obrazku jest, było pokazane wcześniej na obrazku, że w środowisku kwaśnym jest mało elektronów i mało tlenu. Wiecie, co to oznacza? Czy jak czujemy się zmęczeni, zakwaszeni, to na pewno często przy tym jest ból głowy. Na przykład mieści kiedyś kaca? No nie, nie mówcie, że nie. Okej. No to powiedzmy, ja to sprawdziłem na sobie i muszę wam powiedzieć, że faktycznie wtedy, wiecie, co się dzieje? Temperatura ciała jest podwyższona. Czujemy się tacy rozpaleni, prawda? Jak jesteśmy zakwaszeni i jeszcze na dodatek odwodnieni, to mało, że boli głowa, to trzęsie się cały organizm, prawda? Jest tak? To jest dokładnie ten stan tej komórki. Jak się przypomnijcie sobie ten stan, jak czuliście się raz w życiu, choć przynajmniej, powiedzmy na te 18 urodziny, to wtedy się okazało, że trzęsiemy się wszyscy i mamy mało tlenu w organizmie i jest jeszcze podwyższona temperatura, bo woda, drodzy państwo, i to powiedział Mieszko, reguluje temperaturę naszego ciała. Bo woda, drodzy państwo, doprowadza do tego właśnie, żeby się nie trząść, żeby właśnie nie było tego bólu. I otóż, drodzy państwo, ale te właściwości, o których właśnie tu mówię, powodują to, że my właśnie mamy ten tlen, mamy to dotlenienie i mamy to nawodnienie organizmu. Po pierwsze, woda w tych źródłach ma pH 8,5 i 9,5. Jak to poczytałem, nie uwierzyłem. Kupiłem sobie, słuchajcie, taki miernik na internecie, kosztował 500 zł. Wiecie, co zrobiłem? Zadzwoniłem do kolegi, bo on mieszka w górach. Tam w Andrychowie jest taki szlak Jana Pawła II na Kocierz. I ja mówię, Lesiu, taki kolega muzyk, też z tyrolskiej muzyki. Mówię, Lesiu, ty tam masz jakieś źródełko przy chacie? Mówię, mam, to ja przyjadę do ciebie. Słuchajcie, pojechałem tam do niego, autentycznie zaczerpnąłem tej wody z takiego zwykłego źródełka w lesie, tak jak sobie tam leży. I mierzę, słuchajcie, nie uwierzycie. 9,2. Słuchajcie, woda w źródełku w górach, jak weźcie, sprawdźcie, ma odczyn zasadowy. Co najfajniejsze, ten miernik jeszcze wskazuje,
poziom zawartości tak zwanych ładunków, albo dodatnich, albo ujemnych. Nazywają to potocznie potencjałem redox, inaczej mierzone w takich jednostkach ORP na poziomie minus bądź plus. I wyobraźcie sobie, że ta woda w tym źródełku ma naładowanie ujemne. Co to oznacza? Wiecie, co to jest plus minus? No to wyobraźcie sobie teraz, że nasz organizm jest naładowany ujemnie, płyną w naszym organizmie płyny wewnątrzkomórkowe i większość związków płynnych jest naładowanych ujemnie i ma środowisko alkaliczne. Niemowlak, o którym mówił mój wspólnik, właśnie jest w środowisku zasadowym. A im jesteśmy bardziej dorośli, starsi, to tworzymy coraz więcej środowisk kwaśnych. Ale uwaga, pH krwi musi cały czas być takie samo. Więc zwróćcie uwagę, o czym mówił pan Remigiusz. Pan Remigiusz mówi właśnie o tym, że do czego używamy właśnie tego krzemu, tego chromu, tego wapnia. Organizm bierze te związki po to, żeby alkalizować przede wszystkim krew. A cała reszta? Dlatego, drodzy Państwo, pojawiają się związki kwaśne, środowiska kwaśne i w tych środowiskach wspaniale się rozwijają właśnie nowotwory między innymi, bo taki jest dzisiaj tytuł naszej konferencji. A więc, drodzy Państwo, okazuje się, że w tych źródłach, czy we Francji, czy w Meksyku i również w Polsce, woda naturalnie na mierniku wskazuje minusowe ładunki. Teraz Wam wytłumaczę, jak to działa. Czyli jak pijemy taką dobrą, zdrową, żywą wodę, ona dodaje nam ładunków ujemnych w organizmie, tak łopatologicznie. Nie tłumaczę Wam teraz, jak to naukowo działa, ale to dokładnie działa tak, że jak pijemy tą wodę, ta woda oddaje ładunki ujemne naszemu organizmowi. I jest świetną szczotką, świetnym takim antyoksydantem, tak naprawdę jak sama nazwa mówi, antyoksy, czyli przeciwutleniacze, tak? Mamy dużo wolnych rodników, pewnie słyszeliście, tak? Produkujemy i dostarczamy do naszego organizmu bardzo dużo wolnych rodników. A więc jak pijemy wodę o ładunkach dodatnich, to co sobie robimy? Pogarszamy, krzywdę sobie robimy, czyli tak naprawdę dajemy bardzo dużo ładunków dodatnich, które nam zabierają ładunki ujemne, a więc powodują wolne rodniki, bo ten atom jest nagle bez jednego elementu. I dlatego ta komórka zaczyna działać przeciwko nam i zaczyna niszczyć nasze komórki. A więc teraz uwaga, ciekawostka, drodzy Państwo. Jeżeli byśmy zaczerpnęli taką wodę i po mnie będzie wykład również miał wspaniały człowiek, który będzie mówił o strukturze wody, więc ja nie będę w to wchodził, bo trzeci element to jest też drobnocząsteczkowość tej wody, bo jeżeli my mamy wodę przetworzoną, chemicznie uzdatnioną. Nie wiem, czy wiecie, bo Mieszko Wam tylko powiedział, aż za dużo Wam powiedział, ale powiedział Wam o związkach chemicznych, tak? Ale woda, drodzy Państwo, jak jest przetworzona, oczyszczona, ona jest kwaśna. Nie wiem, czy wiecie, że w rurach, jak odkręcicie wodę, musi być według norm światowych i europejskich, woda musi mieć pH 7, zbliżona 7,0. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo niestety wszystkie instalacje, by w ciągu najbliższych 5 do 10 lat uległy zniszczeniu, całkowitej korozji, gdyby woda była kwaśna. I to tylko ten powód jest. A wiecie, co robią oczyszczalnie chemiczne, w ogóle wodociągi? Dosypują do tej wody setki związków chemicznych, bezwonnych, bezsmakowych, po to, żeby podnieść pH, bo inaczej rury we wszystkich miastach by zardzewiały. A wy to pijecie. Ja słyszałem, że w Łodzi jest najlepsza woda. Też to słyszeliście? Życzę powodzenia. Jeszcze nie byłem w mieście, w którym by mi ludzie potwierdzili tego zdania. Czy w Rzeszowie, czy w Kielcach, gdziekolwiek nie jestem, jak powiem, że słyszałem, że w Rzeszowie jest najlepsza woda. No tak, podobno mamy najlepszą. W każdym mieście, gdzie bym nie był. Drodzy Państwo, tak się dzieje, że ta propaganda tak jest. No pijcie wodę z kranu, tam naprawdę jest setki związków, których nie jesteśmy w stanie wychwycić smakowo. Otóż, drodzy Państwo, teraz Wam pokażę krótki eksperyment. Ja ze sobą zabrałem kilka rodzajów wód. I teraz tak. Tutaj mam wodę z kranu, nalaną tutaj z tego hotelowego ujęcia tam w toalecie męskiej.
Toaleta męska, tam, tak. Tutaj mamy napój znany wszystkim, żeby tu nie robić jakiejś złej reklamy, ale wszyscy znacie. Napój słodzony, kolorowy, ten też jest bardzo znany. Ja wam coś pokażę teraz na tych obrazkach. I tutaj mamy wodę, którą pan Remigiusz popijał. Czy nie Remigiusz? Tak? Pan Remigiusz, jeszcze ktoś wcześniej, stała tu, o. Ja ją po prostu sobie zapożyczyłem, tak? I nalałem do tej butelki, widać, że gazowana, nie? Czyli to jest ta. A tu jest, drodzy Państwo, to jest woda, którą tam przy wejściu do naszej sali możecie spróbować, która jest wyprodukowana z tego urządzenia, które tutaj przynieśliśmy dla pokazu. Jeżeli byście chcieli tak sprawdzić, jak to działa, to możecie pójść do baru. Tam przy barze jest podłączone to urządzenie, więc jak weźmiecie szklankę i podejdziecie sobie tak nalać, żeby ktoś nam nie powiedział, że to jest, wiecie, do dzbanków nalali i przywieźli, nie? Więc możecie sobie tam przyjść, podłączyć, nalać i wypić. I teraz wam pokażę dwa doświadczenia. Jedno doświadczenie takie organoleptyczne, jak to mówią, czyli tym razem nie będziemy tego próbować, ale zobaczycie na własne oczy, ok? No bo miernik, to wiecie, miernik może lepiej, gorzej pokazywać. Jeden może być lepszy, drugi gorszy. Ten jest akurat z Romanii, nie wiadomo. Drodzy Państwo, ale ja wam coś pokażę. Mam ze sobą taki, pobawimy się trochę w lekcję chemii, mam taki związek chemiczny, który zabarwia ciecz na odpowiednie kolory. Wiecie, o co chodzi? No więc teraz pokażę wam. Nie mam teraz przy sobie tego, nie mam tego slajdu z pH, ale teraz pokażę wam wody, które są ogólnie dostępne. To jest Sprite, drodzy Państwo, to jest Sprite. Tak? Zabarwia się na kolor bardzo ciekawy. Taki róż, bliski bardziej czerwonego już się dzieje, no okej. Okay. To mamy z wodę z kranu. Nie zdziwiłbym się, jakby była zielona, bo pH 7,0 to jest koło zielonego. O, proszę bardzo, jest. Tak. Tutaj mamy cisuwiankę. Też. Tak? Tak. A tu, drodzy Państwo, jest woda zasadowa. Tak wchodzi właśnie pod taki ten. Więc to możemy porównać. O. Tak jest. A koli nie zrobimy. Aha, nie próbowałem do koli nigdy. Próbował ktoś do koli? Nie zmienimy koloru. Nie ma. Otóż, drodzy Państwo, kola musi być kwaśna, bo tam jest kwas ortofosforowy. No właśnie. I teraz, drodzy Państwo, teraz bardzo ważna rzecz. Naocznie widać, że wody słodzone, przestrzegam Was, rodziców, babcie, którzy macie wnuki czy dzieci, często się teraz stosuje taką wodę smaczną, łoterek, Kubusia. Super woda o kwasie 3,5 pH. Jak pamiętacie, pan Remigiusz już pokazywał, ile ma ocet, więc to jakbyście dali dziecku słodzony ocet do szkoły. Naprawdę nie róbcie tego. Drodzy Państwo, to jest woda alkaliczna. Woda gazowana też będzie miała. Ta ma troszeczkę więcej minerałów, to jakby nie będę wchodził w szczegóły. Otóż, drodzy Państwo, co jest ciekawe. Mam miernik, którym mogę zmierzyć, i tutaj panie z pierwszego rzędu, żeby nie było, że ustawione, zaraz pokażę, jakie jest pH na przykład Coca-Coli, a jakie jest pH na przykład Sprite'a, a jakie jest pH wody naturalnej i na przykład alkalicznej. Jakie jest pH Coca-Coli? 2,36, tak? Tak, a ja mam wodę z osłoną. Zaraz zrobimy, spokojnie. To za chwileczkę, żeby mi starczyło czasu, dobra? Jedziemy dalej. Tu mamy Sprite. Ewuniu, powiedz. 2,47. Tak jest, 2,47. A żebym już nie musiał chodzić, to ja wam pokażę, ile ma ładunków elektrycznych ta woda. Przeczytaj. Ile wolt? 430. 430 na plusie. Potwierdzi pani? 430, tak. Tak, 430 Sprite na plusie, a cola pewnie koło 500. Momencik, zaraz. Też koło 432. 432. Tak, 432. Otóż nawet woda z kranu ma ładunki dodatnie. Trochę mniej, zobaczycie, za chwileczkę to będzie spadać.
To pójdę do Pana tym razem. 340. On spada, ale on się musi złapać. 325. 325. Otóż, drodzy Państwo, a teraz, żeby nie przedłużać tego wykładu, woda, zaufajcie mi, woda cisowianka też będzie miała około 300-303. A pH? Już Wam mówię, ja sprawdzałem wcześniej, zaraz Wam pokażę. 6,28. Tak? Cisowianka kranowa 6,64. Nawet 69. 6,69. No i teraz na przykład woda alkaliczna, zaraz Wam pokażę, ile ma ORP. Teraz musicie chwilę poczekać, bo ona już leci na dół. Jest minus 139. Minus 175. Musimy jeszcze chwilę poczekać, tak? A pH już rośnie do góry? 8,27. 8,30. Musimy poczekać, on musi z minusa przejść, z plusa musi przejść na minus i z pH niskiego na wysokie pH. Dosłownie wystarczy chwilę zamieszać, żeby się złapał, bo przed chwilą moczyliśmy ten miernik w kwasie silnym, prawda? To sami zobaczycie. O, minus 160. Skacze, bo on patrzy. A teraz patrzy. 8, pH? Tak, 8,87. pH 8,87. Otóż, drodzy Państwo, to widać na tych kolorkach idealnie, bo właśnie bez miernika moglibyście Państwo zobaczyć, że ten kolor jest ewidentnie granatowy, niebieski, ten jest w granicach zielonego, no, ten taki pomarańczowy kwas, na Coca-Coli nie widać, nie? Powiem Wam, że jakbyśmy zostawili ten miernik w tej Coca-Coli, to tak przestrzegam dla tych, co piją kolę, jakbyśmy zostawili na chwilę ten miernik, to ona powinna wskazać koło 1,98. Kwas solny w żołądku ma jej ile? 1,012. Coca-Cola 1,9. Nie dziwmy się, że jest odrdzewiaczem. Otóż, drodzy Państwo, ale zmierzając do brzegu. Otóż, drodzy Państwo, woda, żeby mogła pozytywnie na nas wpływać, to oprócz tego, że musi być czysta, powinna mieć te trzy właściwości. Powinna mieć wysokie pH, przynajmniej wyższe od 7,0, tak? Ponieważ jeśli ten piec każdego dnia produkuje kwas i toksyny, to te toksyny trzeba co? Usunąć i zneutralizować, a więc musimy pomóc temu organizmowi. A żeby to usunąć, jest potrzebne naładowanie ujemne, bo wtedy jest to najlepsza szczotka dla naszych jelit. A mówią fachowcy, że jelita to drugi mózg. Drodzy Państwo, od jelit zaczyna się wiele procesów, prawda? A więc jak mamy oczyszczone jelita, jak mamy prawidłową wchłanialność, to dopiero wtedy suplementacja odpowiednia i odżywianie ma sens. Zgodzicie się ze mną? A więc jeżeli będziemy pić wodę o ujemnym naładowaniu, to mamy czyściutkie jelita. I tutaj dla Was informacja, jeśli chcielibyście się zagłębić. Jest taki lekarz, nazywa się dr Shina. Facet w latach 60. wynalazł kolonoskopię. Czyli wiecie, tam takie nieprzyjemne badanie od tyłu, jak to mówią. I drodzy Państwo, to nieprzyjemne badanie pokazuje stan jelit. Jak widzieliście kiedykolwiek takie zdjęcia, to współczuję. Natomiast jeżeli nie widzieliście, koniecznie musicie zobaczyć, nie chcę Was straszyć, ale koniecznie musicie zobaczyć, jak wygląda stan jelita na przykład pacjenta nowotworowego. Jak wyglądają jego jelita. I ten doktor Shina w Japonii ma klinikę, w której leczy raka i nowotwory jelita tylko i wyłącznie wodą alkaliczną, przyjmując, słuchajcie, do 4, nawet 5 litrów wody o zasadowości 9,5-10 pH. I tam jest pokazane na YouTubie, możecie sobie wpisać, jak ktoś kogoś interesuje, podam Wam dokładnie nazwę, jak on się nazywa, tam jest szereg filmów, po japońsku, pokazanych, jak ktoś przyszedł z nowotworem piersi, z nowotworem prostaty, jak wygląda stan jelit, jakie to jest niesamowicie porównalne. Ktoś może mieć raka płuc, raka prostaty, raka piersi, ale jego jelita wyglądają identycznie, to jest po prostu smród, kał taki czarny, maś. Słuchajcie, tam jest pokazane, po 2 tygodniach picia wody, po 4 tygodniach picia wody, po 6 tygodniach picia wody, po 2 miesiącach picia wody i po 3 miesiącach. Musicie to kiedyś zobaczyć. Albo jeśli wyrazicie na to zgodę, na takie treści, to Wam kiedyś to puszczę.
żebyście zobaczyli, uzmysłowili sobie, bo rzadko robimy badanie, do lekarza naszego samochodowego przychodzimy, wymieniamy filtr oleju, spuszczamy olej, panowie, tak? I widać, jaki syf spływa, a potem taki piękny, przeźroczysty wlewamy do silnika, nie? Jaki cud. Ale my nie widzimy tego, co jest w nas w środku, prawda? Nie jeden chirurg by wam powiedział, co jest w środku. Jak się otwiera, jaki jest smród. Otóż, drodzy państwo, wracając do tego. Wtedy postanowiłem, że skoro na rynku jest bardzo dużo firm, które produkują urządzenia alkalizujące i wyobraźcie alkalizujące wodę, tylko wszystkie używają, w większości, które ja się spotkałem, używają prądu, żeby tą wodę wyprodukować, postanowiłem wspólnie z moim ojcem, żebyśmy zajęli się produkcją polskiego urządzenia, które nie tylko oczyści nam wodę do takiego stanu, że nie musimy się bać, nie mając chloru i wielu innych związków, fluoru i tak dalej, żebyśmy mieli wodę w warunkach domowych, taką jak w górskim źródle. Komu by to się podobało, ręka w górę? Widzicie, dlatego stwierdziłem, że to jest potencjał na tym rynku i powiedziałem, robimy to ojcu. To dokładnie 3-4 lata temu zainteresowaliśmy się mocno tym tematem i stwierdziliśmy, że stworzymy urządzenie, które będzie pasowało do każdego typu klienta. Może być, drodzy państwo, w recepcji, w hotelu, mamy w stomatologii, mamy klientów, którzy mają saunę, spa, również, drodzy państwo, w biurze, bardzo często, nie wiem, jak wy macie, być może któryś z was jest przedsiębiorcą, ma pracowników, kupujecie wodę, możecie go również zamontować pod blatem, jeśli komuś się nie mieści na blacie, bo ja z kolei samą myśl techniczną, czyli tak naprawdę łatwość użycia, chciałem zastosować bardzo prostą rzecz, że podchodzimy ze szklanką, nie używając drugiej ręki, i nalewamy sobie wodę. Taka łatwa rzecz, albo na przykład podnosimy do góry tą baterię i podstawiamy garnek, żeby nalać wodę na przykład do zupy, jak gotujemy. Otóż, drodzy państwo, to urządzenie miało właśnie na celu takim, żeby zastosować w różnych miejscach i co jest najważniejsze, podłączając do sieci wodociągowej, czyli takim malutkim mężykiem do waszej sieci wodociągowej, bez względu na to, czy mieszkacie w Łodzi, w Warszawie, w Szczecinie, w Cieszynie, nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, co to robi. I to jest, drodzy państwo, ostatni slajd, a reszta na webinarach, które będziemy wspólnie ze Zbyszkiem i Zmieszkiem organizowali, z Krysią, z Ewą i być może również będziecie uczestnikami. Otóż, drodzy państwo, ta woda jest oczyszczona z rdzy, z wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Później oczyszczona z metali ciężkich, z chloru, fluoru i wszystkich związków, które są właśnie toksyczne dla naszego organizmu. Na koniec, drodzy państwo, jeszcze na dodatek pozbawione bakterii, jeśli jakiekolwiek by się pojawiły, choć w wodociągach jest to bardzo trudne już, bo już jest tak duża ilość chemii zastosowana, że tam tych bakterii raczej nie ma. Ale mam klientów, którzy mają studnie i robiliśmy wielokrotne badania, nawet przed i po, w takich sytuacjach, gdzie znaleziono w tych studniach bakterie coli na przykład. I nie ma szans przedostać się bakteria przez membranę ultrafiltracyjną. I teraz bardzo ważna informacja. To urządzenie jest zupełnie innym urządzeniem niż urządzenia znane pod nazwą odwrócona osmoza. Tak? Nie jest to filtr odwróconej osmozy. Teraz dwa słowa na temat filtru odwróconej osmozy. Nie jestem przeciwnikiem, żebyście zrozumieli, tylko, drodzy państwo, uznałem z fachowcami, których wziąłem do współpracy, że bez sensu jest oczyścić wodę do zera, a później ją mineralizować sztucznie. Przecież nasz organizm tych skalnych minerałów nie jest w stanie z postaci przefiltracji przyswoić. Więc, drodzy państwo, uznaliśmy, że poszukamy takiej membrany, która jest stworzona gdzie? W naturze. I, drodzy państwo, natura sobie to rozwiązała. Wyobraźcie sobie, każda roślinka, drogie panie, jak zwróćcie uwagę, popryskacie wodą roślinkę, czy polejecie po kwiatku, to to widać na powierzchni listka zostaje brud, a woda i tak zostanie wchłonięta, prawda? Dlaczego tak jest? Roślinki mają takie kapilary, takie bardzo mikronowe rureczki, przez które przedostaje się czysta woda, a na powierzchni zostaje brud. I właśnie zastosowaliśmy w tym urządzeniu membranę kapilarną,
Zaraz wam ją pokażę. To są dokładnie takie rureczki, mikrorureczki i one, drodzy Państwo, tak naprawdę przez nią przenikają przede wszystkim drobne minerały, czyli tak naprawdę mamy wszystkie te minerały, o których pan Remigiusz mówił. Jeśli mamy jakieś minerały w wodzie, to faktycznie one pozostaną, natomiast zabijemy bakterie, czyli ta woda nie jest wyjałowiona, żebyście dobrze zrozumieli. Zakodowali? Nie jest wyjałowiona, ale jest pozbawiona bakterii, wirusów, chloru i wszystkich zbędnych rzeczy. I co jest najważniejsze, drodzy Państwo? Koniec z noszeniem butelek, koniec z przechowywaniem wody w butelkach i tu, drodzy Państwo, wam powiem najciekawszą rzecz, że nawet gdybyście zastosowali sobie taki zabieg, że pojedziecie w góry, tak jak ja powiedziałem, do Andrychowa. Już zadzwonię koledze, że tam będzie wycieczka. Więc mówię, pojedziecie i zaczerpniecie tej wody. Nalejecie ją do butelki. Gwarantuję wam, że ta woda w ciągu jednej, dwóch dób straci właściwości. Ponieważ tak jak pewnie mój następny mówca będzie mówił o tym, że woda ma swoje właściwości, pewnie słyszeliście o wodzie żywej, tak? Ona jest dlatego tak nazwana, bo ona jest w tym momencie wyprodukowana. Wyobraźcie sobie, jak ona płynie po tych górskich potokach, ona uderza o te kamienie, ona jest żywa, ona ma ładunki elektryczne ujemne, ona ma odpowiednie pH. A wiecie, co się stanie, jak ją postawicie na stole w dzbanku? Kontakt z powietrzem, tak? Spowoduje to, że ona z każdej godziny, z każdej następnej godziny, jak zostawimy tą wodę tutaj, która miała minus 140, czy tam 160, gwarantuję wam, że na wieczór, jak zbadacie tą wodę, ona już będzie miała minus 30, minus 50, a za chwilę, jutro, będzie już miała plus 20, plus 50 i co najciekawsze, jej pH też będzie maleć. I ona za dzień, dwa będzie martwą wodą. Czyli sens picia takiej wody jest tylko wtedy, kiedy my ją produkujemy tu i teraz. Wstajemy rano, tak jak powiedział Mieszko, moje dzieciaki taki sam nawyk mamy. Wstajemy rano, przychodzimy, produkujemy sobie źródlaną tak naprawdę wodę, bo zaraz wam powiem, tam są zastosowane kamienie górskie, kryształy, szungi, turmalin. Tam są minerały, które płyną, stoją normalnie w źródełku wody, takim w górskich potokach. Więc w momencie, kiedy przepływa ta woda już czysta, styka się z tymi minerałami, z tymi kamieniami, ona się produkuje tu i teraz. I wtedy, jak my się jej napijemy, to ona ma wtedy najwspanialsze właściwości dla naszego organizmu. To jest dokładnie tak, jakbyśmy zaczerpnęli tą wodę ze źródełka. Otóż, drodzy Państwo, na koniec powiem tak, jest tu jeden z moich klientów, nawet nie wiedziałem, że będzie. Otóż, drodzy Państwo, czy to działa? Urządzenie, niech sam autor powie, bo to pan autor Krzysztof Jacek Krawczyk, który siedzi tutaj na przeciwko Jacku. Czy możesz powiedzieć dwa słowa do mikrofonu? No, od kiedy jesteś klientem? No chyba rok minął. Jak jestem klientem, jestem zadowolony, bo jest po pierwsze łatwość użytkowania, no i przede wszystkim no, smakowo jest zupełnie inna, więc używam właściwie na co dzień. Dziękuję Ci, Jacku. Jacek napisał nam opinię. Urządzenie ładnie wykonane, pracuje bezgłośnie, co najważniejsze, daje czystą, zdrową wodę. Jestem zadowolony, dzięki Magic Water piję codziennie zdrową wodę, dzięki czemu moje zdrowie rozkwita. Wrzesień 2016, opinia napisana 19 grudnia, czyli przed świętami Bożego Narodzenia. Drodzy Państwo, mamy pełno klientów, gdzie tak naprawdę ludzie nawet piją z własnymi pociechami. Proszę popatrzeć, pociechami też, ale pupilami chciałem powiedzieć, bo oprócz tego, że komuś się wygładziła cera, to popatrzcie, co się dzieje, mój pies zaczął pić tą wodę razem ze mną. Wcześniej nie chciał się napić wody z kranu. Czy ktoś widział psa, który nie chce się napić wody z kranu? Bo ja mam kilku klientów, którzy mi mówią osobiście, że mój pies to nie chce się chwycić tej wody z kranu, tylko idzie gdzieś tam do kałuży, czy do jakiegoś i się tam napije tego. On jest zdziwiony, że w tej kranie nie chce pić. Bo pies to czuje, że tam jest chemia, a my spróbujemy, o, woda z kranu zdrowa w Łodzi płynie. Otóż, drodzy Państwo, urządzenie nazywa się rewitalizator, czyli rewitalizacja wody, czyli powrót do natury, żeby zrewitalizować, zrehabilitować tą wodę, którą macie w kranach. Bo ja nie jestem w stanie codziennie dostarczać wam wody w butelce. Pierwszy zamysł mój taki był. Stworzę wytwórnię produkującej wody alkalicznej. Bzdura, drodzy Państwo.
Już to próbowano kilka razy. Ta woda jest martwa już nawet po tygodniu. Drodzy Państwo, mam niesamowitą przyjemność rozpocząć współpracę z firmą Nowa Idea, z portalem i krzewić dobrą ideę nie tylko naszych produktów, ale wśród moich przyjaciół, wśród moich klientów, również ideę produktów partnerskich, polskich producentów, Invex, prawda, tak samo, Remedis i wielu, wielu innych partnerów. Dziękuję Państwu bardzo i zachęcam, pijcie dużo wody i zapraszamy.